zobaczenia. Pan Stanisław Kaczmarski przeszedł w życiu wiele operacji, ale robotem operowany miał być pierwszy raz. Słyszałem, panie, że to jakaś nowa metoda, dobra, jakaś pani tam, ale pan, doktor, już nie pierwszy raz już tam coś operuje, że to jest takie tam, u niego jest takie normalne, nie? Szybkie i dobra. No tak myślę, tak powinno być. I tak było. Operacja resekcji raka odbytnicy, choć trudna z powodu wieku pacjenta, poszła szybko i sprawnie. Pomogło w tym wykorzystanie robota chirurgicznego Da Vinci. To urządzenie, które już rewolucjonizuje chirurgię. Chirurg siedzi za konsolą chirurgiczną, bardzo komfortowo, wygodnie, dobrze widzi i może spokojnie operować. Przede wszystkim eliminujemy drżenie rąk, eliminujemy bardzo często w operacjach laparoskopowych duże guzy, wąskie, głębokie miednice, przede wszystkim u mężczyzn. Bardzo ciężki był dostęp robot z uwagi na swój zakres ramion. Pozwala nam dojść do niżej położonych guzów i przede wszystkim nie męczy się taki chirurg. Ruchy robota są precyzyjniejsze niż najlepszego nawet chirurga, dlatego takie operacje są znacznie lepsze dla pacjentów. Pacjenci po takich operacjach szybciej wracają do zdrowia, mają mniejsze dolegliwości bólowe, mniej leków potrzebują, szybciej się uruchamiają, mają mniej powikłań, stąd też właściwie po takim dobrym scenariuszu, po takich zabiegach operacyjnych na czwartą, na piątą dobę pacjenci mogą iść do domu, oczywiście na własnych nogach. Operacji przy wykorzystaniu robotów będzie coraz więcej. Te rozwiązania z pewnością będą bardzo korzystne dla pacjentów, gdzie tradycyjne operacje albo nie mogą się odbyć, bo są przeciwwskazania, albo po prostu pacjent może mieć coś lepszego zaoferowanego właśnie u nas, bo nie ma tego w najbliższym otoczeniu. Roboty stosowane będą przede wszystkim w przypadkach, w których dostęp do miejsc operowanych jest utrudniony.